pierwszy tegoroczny weekend rywalizacji w serii Rock Cup Poland to zawody na toruńskiej AWIX Racing Arenie. Drugiego dnia pogoda była mniej łaskawa dla zawodników. Co prawda uniknęli oni jazdy w deszczu, ale temperatura jak na początek kwietnia była bardzo niska. Na szczęście emocje, jakie zafundowali nam kierowcy, sprawiły, że absolutnie nie myślano już o pogodzie. W Baby Rock w niedzielę podczas drugiej rundy zwycięzca pierwszej rundy Julian Śmiechowski nieco zwolnił obroty i zajął dopiero szóste miejsce. Dwa zwycięstwa tym razem zanotował prezentujący znakomite tempo Jan Przyrowski. Młody kierowca Elite Racing Development podopieczny Natalii Kowalskiej rządził i dzielił w obu wyścigach, bezapelacyjnie wygrywając w niedzielne popołudnie. Obok zawodnika Automobil Klubu Leszczyńskiego na podium stanęli jeszcze Antoni Derebecki i Kajetan Gawron. Mini Rock najlepszym czasem w kwalifikacjach popisał się Marcel Kuc, który najszybsze okrążenie pokonał w czasie 55 sekund 124 tysięcznych. Ze stratą zaledwie 43 tysięcznych na drugim miejscu pojawił się Kamil Grabowski, a pierwszą trójkę zamykał Kuba Szablewski. Półfinał najliczniejszej pucharowej kategorii, w której rywalizowało w Toruniu 28 zawodników, dostarczył widzom ogromnych emocji. Kuba Szablewski, Marcel Kuc i Piotr Protasiewicz prowadzili między sobą dynamiczne pojedynki, walcząc o prowadzenie nad stawką. Ostatecznie wygrał Szablewski, ale zaledwie 58 tysięcznych sekundy później metę przekroczył Kuc. Na najniższym stopniu podium dojechał Protasiewicz. Finał tej kategorii był nie mniej emocjonujący. Fantastyczna, wyrównana walka Kuca, Protasiewicza i Szablewskiego. Kierowcy tasowali się między sobą, jednocześnie oddalając się od reszty stawki. Ostatecznie ten pasjonujący wyścig wygrał Kuc, a na kolejnych stopniach podium towarzyszyli mu Szablewski i Protasiewicz. Junior Rock. Szymon Urbaniak po sobotnim sukcesie nie zwalniał tempa i jako jedyny ze stawki Junior Rocka osiągnął czas okrążenia czasówki poniżej 51 sekund, dokładnie 50,930 tysięcznych. Tuż po starcie półfinału na prowadzenie wyszedł Gustas Grinbergas. Litwin z zespołu Birel Art Poland by WTR fantastycznie bronił się przed atakami Urbaniaka, ale skuteczności zabrakło mu na ostatnim okrążeniu. Wtedy to Urbaniak wykorzystał okazję i wyprzedził Litwina, dowożąc do mety zwycięstwo. Jako trzeci szachownicę mija Danielius Wawilowas. Finałowy wyścig dostarczył kibicom niesamowitych emocji. Tylu zmian na pozycji lidera nie było w żadnym z weekendowych wyścigów. Tuż po starcie prowadzili w parze Gustas Grinbergas i Danielius Wawilowas. Na pierwszym zakręcie doszło do zamieszania i kontaktu między Szymonem Urbaniakiem i jednym z Litwinów, w wyniku którego Polak spadł na koniec stawki. Pojedynkujący się Wawilowas, Marcin Zając i Adrian Janicki tasowali się na pozycji lidera. Urbaniak regularnie, kółko po kółku, odrabiał straty, a na ostatnim zakręcie wyścigu próbował wyprzedzić Wawilowasa. Ponownie doszło do kontaktu, po którym obaj wypadli z toru. Metę na czołowych pozycjach przekroczyli kolejno Grinbergas, Janicki i Palmirski. Decyzją sędziów na Gustasa Grinbergasa nałożona została kara 10 sekund, co sprawiło, że rundę zwyciężył Janicki, a na kolejnych miejscach uplasowali się Franciszek Palmirski i Marcin Zając. Druga runda Rock Cup Poland w kategorii Rock GP15 padła łupem Michała Kasiborskiego, który był nie do dogonienia. Z kolei w Rock GP25 rozpoczęła się ona od mocnego uderzenia Ariela Pietrowskiego. Włocławianin wygrał czasówkę, zostawiając w pobitym polu Marcela Prokrzekopena oraz Jakuba Dobroszczyka. Nie udało się jednak Pietrowskiemu dowieść prowadzenia do końca przedfinałowego wyścigu. Zawodnik Lenartowicz Motorsport Mach 1 dojechał drugi, a wygrał wyścig Daniel Zając. Reprezentujący barwy D&D Motorsport Zając nie pozostawał rywalom złudzeń, kto tego dnia najszybszy jest na torze. Finał również był jego popisem i z kompletem punktów wygrał drugą rundę Rock Cup Poland. Na drugim stopniu podium zameldował się Ariel Pietrowski, a na trzecim miejscu zobaczyliśmy Jakuba Dobroszczyka. Za nami pierwsze dwie rundy Rock Cup Poland, fantastyczne emocje i mnóstwo wyprzedzeń. Przed nami kolejny weekend, 22 i 23 kwietnia na torze w Bydgoszczy. Oczywiście Vroom TV przy wsparciu eport2000.pl przeprowadzi na żywo relację z tych zawodów. Zapraszamy!